Dzień dobry Państwu, nazywam się Agnieszka Bulustrando i zapraszam na wywiad w Biznes Info TV. Dziś naszym gościem jest pan Kamil Krępa, dyrektor do spraw komercjalizacji w firmie TDJ Estate. Dzień dobry panie Kamilu. Dzień dobry, witam Państwa. Nasza rozmowa dotyczyć będzie najważniejszych aspektów biura przyszłości, nowej roli biur, ekologii i nowej technologii w przestrzeniach biurowych, a także biur flex i coworków, trendów work-life balance i well-being oraz egzaminu, jaki przeszli pracodawcy podczas pandemii. Panie Kamilu, zacznijmy od pytania o rolę biura w pandemicznej rzeczywistości. W jaki sposób się ona zmieniła przez ostatni rok i jakie aspekty zyskały na znaczeniu, a w jakim obszarze dostrzegł pan największe zmiany? Cóż, największą zmianą było na pewno opustoszenie biur, gdyż wraz z nadejściem czynnika tutaj epidemii COVID wielu pracodawców odpowiedzialnie zdecydowało się skierować swoich pracowników do domów na okres tutaj kwarantanny czy też autoizolacji. W tym czasie nasze biurowce opustoszały, niemniej oczywiście były one w 100% operacyjnie zarządzane. Wszystkie systemy były utrzymywane w gotowości przyjęcia pracowników, stąd z naszej perspektywy jakby codzienne działania operacyjne na biurowcu nie uległy zmianie. Niemniej jednak musimy zauważyć, że ten komfort pracy zdalnej mogło podjąć zaledwie 13% ogółu pracujących. To jest ponad 2 miliony osób, duża liczba. Natomiast nie jest to oczywiście relewantne do całej grupy. Stąd te zmiany, o których dziś mówimy, dotyczą pewnego fragmentu, który myślę w przeciągu ostatnich 12 miesięcy zaznał tak zwanych wzlotów i upadków. Wzloty oczywiście spowodowane tym, że nie trzeba było dojeżdżać codziennie do pracy. Tak, dziś wiemy, że ten model będzie ulegał zmianie, pracodawcy są tego świadomi, a biura muszą być miejscem przede wszystkim bezpiecznym, miejscem spotkań, wymiany doświadczeń, takiego powiedziałbym empowermentu. No właśnie, wiele teraz się mówi o biurach flex, które mają być rozwiązaniem skrojonym na obecne czasy pracy zdalnej czy też hybrydowej. Jak pan sądzi, czy te elastyczne powierzchnie biurowe wyprą standardowe biura? Obecnie pojawiło się bardzo wiele nowych sformułowań. Biura flex, biura cowork, biura serwisowane, także sam model pracy, praca hybrydowa, praca zdalna. Wiele zagadnień w ostatnim roku zyskało na popularności, natomiast musimy zauważyć globalną zmianę. Ta nasza gospodarka idzie w kierunku modelu rozproszonego, czyli dispersed economy, która również przełożyła się na zmianę modelu pracy. Ta praca też już niekoniecznie musi być wykonywana w danym miejscu, w jednym miejscu przy przypisanym do tego biurku. Pracodawcy, organizacje, również tutaj firmy doradcze zauważają ten wyraźny trend polegający na tym, że firmy mogą podejmować już dziś wnioski o tym, by część zespołu pracowała właśnie w trybie zmianowym, właśnie hybrydowym, gdzie 2-3 dni są dniami w biurze w danej lokalizacji, a pozostałe świadczone zdalnie. Mamy tutaj również możliwość podjęcia decyzji przez te firmy o pewnej optymalizacji zajmowanej powierzchni. Skoro ten zespół nie jest już w 100% obecny na zajmowanej przestrzeni biurowej, część firm decyduje się o redukcji, na redukcję przestrzeni pracy. Nie jest to też redukcja zero-jedynkowa, ponieważ ten właśnie tryb zdalny powoduje, że potrzebujemy więcej powierzchni na spotkania nieformalne, gdzie właśnie strefy chilloutu, strefy komfortowego brainstormu można zaaranżować, a raczej trzeba, w związku z tym, że właśnie część zespołu jest zdalna, a z drugiej strony oczywiście te biurka, które nie są potrzebne, pytanie, czy będą konieczne do posiadania w tej jednej lokalizacji. Ten trend biur flex, rozwiązań bardziej rozproszonych, pracodawcy również mogą realizować poprzez
obecność w wielu miastach regionalnych. To już nie musi być jedna centrala w Warszawie, to może być biuro centralne i satelity w biurach regionalnych. Mniejszej skali oczywiście, ale jednak tworzące pewną całość. I owe satelity właśnie mogą być lokalizowane w tych już gotowych rozwiązaniach typu biur pracy elastycznej, coworking, flex. A jaki wskazałby pan najważniejszy aspekt nowej normalności biurowej i jak będzie wyglądać biuro przyszłości? Cóż, nie ma tu jednej odpowiedzi i myślę, że wiele zmian zachodzi równocześnie. Wspomnieliśmy przed chwilką o tej nowej gospodarce rozproszonej, ale też powiedziałbym mentalność pracowników, pracownicy, którzy sami zgłaszają możliwość pracy właśnie zdalnej czy hybrydowej. Ten trend chciałbym jednak poprzedzić pewną myślą, która jest związana właśnie z rozwojem sektora nieruchomości biurowych. Od 2000 roku w Polsce możemy obserwować dynamiczny wzrost firm sektora nowoczesnych usług dla biznesu. To te firmy w około 3/4 zajmują biurowce właśnie w miastach regionalnych. Tutaj wyłączam Warszawę, ponieważ tam ten współczynnik jest nieco mniejszy. I to, co można zaobserwować na rynku, było przenoszeniem pewnej myśli, pewnego know-how, które było wykształcone na Zachodzie i od 2000 roku było implementowane na naszym rodzimym rynku. Niemniej od około 5 lat możemy zaobserwować, iż to tu w Polsce powstają globalne centra usług, GBS, które właśnie organizując pewne procesy, tutaj obmyślają, w jaki sposób można usprawnić globalne łańcuchy dostaw, czy usprawnić procesy księgowe, finansowe. Ta myśl jakby została już zalążkowana w naszym kraju, więc też bardzo istotne jest to, że ci menedżerowie, specjaliści podejmują decyzje nie w oparciu o wzorce z zewnątrz, tylko o własne wypracowane już modele pracy, o pewien charakter, etos pracy tutaj Polaka i Polek, którzy świadczą te usługi. Stąd też ta nowa normalność to przede wszystkim zrównoważone podejście, zrównoważone do właśnie trybu świadczenia pracy, czy to chodzi o miejsce, jeżeli mówimy o biurze, czy o własnym mieszkaniu, bądź też lokalizacji satelitalnej typu flex, ale też zrównoważone pod względem środowiskowym. Coraz większe grono pracodawców, pracowników zauważa ten wpływ na środowisko, ograniczenie ilości miejsc parkingowych, zwiększenie tutaj transportu publicznego, tego również czasu spędzanego po pracy, czy też wykonywania tych zadań równolegle. Te trendy sprzyjają rozwojowi właśnie budownictwa mixed use, czyli takich projektów, które nie posiadają wyłącznie komponentu biurowego, ale uwzględniają również potrzeby mieszkańców, potrzeby tych drobnych zakupów, ale też i większych, potrzeby kultury czy spędzania czasu wolnego. Tu na przykład mogę podać właśnie Katowice, gdzie podjęliśmy decyzję o realizacji biurowca KTW pod adresem Alei Roździńskiego 1 w bezpośrednim sąsiedztwie Spotka i już ikonicznej strefy kultury, które również uzupełniamy o ten komponent mieszkaniowy, czyli pierwszą dzielnicę. Wszystkie te obiekty znajdują się około 300 metrów obok siebie, dając tym samym możliwość zagospodarowania wszystkich potrzeb właśnie w nowym trybie pracy, w nowej rzeczywistości. A o tym i o innych trendach też można przeczytać na raporcie, który opracowaliśmy wspólnie z kolektywem Thinko, Biura Nowej Rzeczywistości. Polecam tą lekturę. Już pan wspomniał o realizacji państwa, czyli o katowickim biurowcu KTW. Biurowiec KTW 1 jako pierwszy w Polsce uzyskał certyfikację Well Health and Safety. Proszę nam powiedzieć, co to dokładnie oznacza, czym wyróżnia się budynek, że uzyskał ten certyfikat? Jest to szereg procedur, ale też rozwiązań technologicznych, które wspierają
bezpieczne użytkowanie biurowca. Bezpieczne nie tylko w dobie COVID, ale również, powiedziałbym, w dawnych czasach przedcovidowych, co wiąże się oczywiście z bezpieczeństwem fizycznym dostępu do nieruchomości i poruszania się po niej, gdzie mowa jest na przykład o bezdotykowym wejściu do biurowca i dostępu do zajmowanego biura, ale również o wszelkich procedurach czystościowych, sprzątania, o weryfikacji tych środków chemicznych, by one były neutralne dla środowiska, by one sprzyjały właśnie zrównoważonemu podejściu do ekologii. Również wspomniałem o technologii. U nas w biurowcu zastosowany został system wentylacji mechanicznej i klimatyzacji jednostronny, czyli całe powietrze nawiewane z zewnątrz do biur jest oczyszczane, jest odpowiednio uzdatniane. Również wszystkie cząstki poniżej tego parametra 2,5 PMI, czyli ten tak zwane smogowe cząstki, one są wychwytywane, dostarczane do biura i wtedy usuwane. To usuwanie powoduje, że sam strumień powietrza nie jest w budynku mieszany, więc wszelkie drobne ustroje i bakterie są stąd właśnie usuwane. Więc jest to jeden z wyznaczników bezpiecznych biur, które w sposób tutaj certyfikowany, Well Health and Safety, są potwierdzane. Również mamy szereg innowacji, które są związane z jakby z obowiązkiem tej certyfikacji, które my już de facto wprowadzaliśmy w roku 18, jak na przykład budżet partycypacyjny wśród pracowników, czy propagowanie właśnie dobrego zdrowia, well-beingu. To już się u nas działo, więc tym samym w grudniu 2020 roku, jak pani redaktor wspomniała, jako pierwszy biurowiec w Polsce, udało nam się osiągnąć ten certyfikat. Obecna sytuacja natomiast wymusiła też zmianę w komercjalizacji budynków. Co muszą uwzględniać współczesne strategie komercjalizacji budynków biurowych? Każdy inwestor podejmuje działanie inwestycyjne w myśl swoich imperatywów, w myśl też swojej grupy docelowej. Jak wspomniałem, około 75% podmiotów w rynkach regionalnych to są firmy nowoczesnego sektora, nowoczesnych usług dla biznesu. Stąd też no, musimy znać potrzeby tychże firm. Rok 2020, w którym przeszliśmy wielkie testowanie tego modelu zdalnego, hybrydowego po pandemii COVID, dał pracodawcom i też firmom z sektora nieruchomości, firmom doradczym, dosyć dużą ilość danych, które mogą teraz zaświadczać i diagnozować we właściwy sposób nową aranżację, nowy tryb pracy. Dlatego właśnie mówiliśmy o biurach typu flex, które mogą w pewien sposób satelitarny uzupełniać te działania operacyjne wskazanych podmiotów. Zatem my, jako odpowiedzialni inwestorzy, jako deweloperzy powierzchni komercyjnych, sądzę, że powinniśmy w odpowiedniej części, ilości takie przestrzenie właśnie dedykować. U nas było to naturalne, stąd też już w 2018 roku w Katowicach można było wynajmować przestrzenie mniejszej skali na warunkach elastycznych. I ta elastyczność dotyczyła zarówno wolumenu powierzchni, mogliśmy już moduły 50-metrowe znaleźć tutaj w naszej ofercie, długości okresu zobowiązań oraz oczywiście aranżacji. Aranżacja funkcjonalna to jest coś, co obecnie jest bardzo ważnym aspektem zachęcającego miejsca pracy, no i zachęty do powrotu do biur. No patrząc właśnie tak szerzej na temat aranżacji troszeczkę biur, jakie powierzchnie biurowe zyskują na popularności wśród inwestorów? Czy to są właśnie te powierzchnie typowo flex, czy jednak takie, które zmuszają tutaj pracy, pozwalają na pracę hybrydową? Jak to będzie wyglądało w przyszłości? Ku czemu ogólnie skłaniają się inwestorzy? Oczywiście też państwo. Powiem tak.
Na rynku nieruchomości komercyjnych od około 5-7 lat można było dostrzegać takie usługi jak właśnie doradztwo środowiska pracy, czyli Workplace Solutions. Ta usługa nie była popularna, rzeczywiście implementowana przez bardzo dojrzałe firmy, firmy, które chciały wprowadzić taki zrównoważony, dostosowany do potrzeb on demand warunki pracy. Niemniej no było to w mniejszości, była to pewna ekstrawagancja. Dziś po tym wydarzeniu 2020 roku to już jest new normal. Większość firm, z którymi rozmawiamy, nie mówiąc, że wszystkie, bardzo odpowiedzialnie podchodzi właśnie do kształtowania tego nowego środowiska pracy. Środowiska pracy, które będzie na swojej przestrzeni mogło dać możliwość spełniania świadczenia pracy 5 generacjom. Czyli mówimy o osobach zarówno 60+, ale też młodych, 18-20-latków. Zatem te potrzeby są różne. Te biuro musi odpowiadać w sposób funkcjonalny, przestrzenny na różnego rodzaju przestrzenie właśnie pracy cichej, pracy w skupieniu, pracy kreatywnej, brainstormingu, spotkań roboczych, grupy projektowej danej firmy, bądź też grupy projektowej z firmami zewnętrznymi, z kontrahentami. Te trendy, oczywiście wspierane poprzez activity-based workplace, czy też agile, filozofię agile, są aktualnie wdrażane w powierzchniach biurowych, czyli najemcy, którzy już posiadają umowę najmu, dostosowują te powierzchnie, a ci nowi, którzy podjęli w roku COVID-u 2020 odważne decyzje mające na celu relokację do nowych przestrzeni, w tych nowych miejscach budują właśnie swoje biura przyszłości, biura XXI wieku, można by rzec. Z kolei przez ten rok pracy zdalnej pracownicy biur musieli mierzyć się z różnymi wyzwaniami. Jednakże w jeszcze trudniejszej sytuacji byli pracodawcy, którzy musieli zapewnić warunki do funkcjonowania swoich firm. Jak pan sądzi, jakie technologie wprowadzone przez różne podmioty najlepiej usprawniały funkcjonowanie firmy w modelu zdalnym i czy pracodawcy zdali egzamin z prowadzenia działalności w czasach pandemii? Z danych gospodarczych wynika, że dotychczas większość zdało ten egzamin, czyli utrzymany został poziom zatrudnienia, a nawet słyszymy o rosnących wynagrodzeniach w gospodarce, czy też o pewnych wakatach, które pojawiają się jako oferty pracy. Zatem na pewno firmy odrobiły tą lekcję kryzysową, zarządzania kryzysowego, a wspomniane technologie w zarządzaniu na pewno wsparły ten proces, gdyż powiem, niewyobrażalnym jest, jakby COVID zdarzył się 20 lat wstecz, w roku 2000. No, ta praca, którą dziś świadczyliśmy, byłaby wręcz niemożliwa. Ten poziom technologii, który mamy w naszych domach, czy też w kieszeniach nawet, mówiąc o smartfonach, daje duży komfort. I właśnie zarówno pracodawcy, jak i inwestorzy powierzchni biurowych sięgnęli po te rozwiązania proptechowe. Więc już nie trzeba, już nie tylko aplikacje będą nam podpowiadały produkty, które można zamówić z lokalnego sklepiku czy kantyny, która znajduje się na parterze, bo dziś ta oferta została oczywiście rozszerzona o ten status doręczenia do rąk własnych, czy też w umówionym miejscu w obszarze recepcji, ale możliwość rezerwacji miejsca pracy, tak, w pewien sposób śledzenia pracowników, które będą wykazywali odpowiednią temperaturę ciała, jeżeli ona zostanie przekroczona, czyli mówimy o tych 38 stopniach Celsjusza, no będzie świadczyło o pewnym ryzyku zachorowania, o pewnej gorączce, więc też ta technologia w pewien sposób będzie nam pomagała dobrze diagnozować te ryzyka i nimi zarządzać. Więc ten proptech szeroko rozumiany ma nam ułatwić i pomóc dobre zarządzanie zarówno środowiskiem pracy u najemcy, jak i też inwestycją biurową jako całości. Państwa inwestycje biurowe znajdują się w Katowicach, czyli jednym z najbardziej dynamicznych rynków regionalnych obecnie. Podczas pandemii nie przerwali państwo prac budowlanych przy budynku KTW 2. Czy to oznacza, że rynki regionalne w mniejszym stopniu odczuły pandemiczne zawirowania? A jeśli tak, to dlaczego?
W 100% potwierdzam. Nie wstrzymaliśmy realizacji kompleksu biurowego KTW i jego drugiej fazy, czyli wieży KTW 2. Dzięki temu nasza data dostarczenia tego budynku na rynek nie uległa zmianie i jest to rok 2022. Dlaczego podjęliśmy taką decyzję? Otóż wiadomym jest, że rynek nieruchomości podlega cyklicznym zmianom i wszelkie zwiastuny ożywienia czy też kryzysu w większym stopniu dotykają te rynki centralne, rynki stołeczne. Tak też właśnie w Warszawie w minionym roku ten wolumen popytu zmniejszył się niemalże o połowę. A dziś w podsumowaniu pierwszego kwartału 2021 w Krakowie mamy ponad 230 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pustostanów, co stanowi niemalże 15% wskaźnik vacancy. Te dane i ta świadomość dowodzi tego, że oczywiście każdy rynek, czy to centralny, stołeczny, czy to rynek regionalny, w pewien sposób doświadcza tej fluktuacji. Natomiast nasza decyzja powzięta zarówno w 2016 roku, kiedy uruchamialiśmy KTW, w 2019, kiedy przystąpiliśmy do realizacji drugiej fazy, w 2020 utrzymaliśmy tę budowę, dała nam możliwość odpowiedzialnego kształtowania naszej oferty, ponieważ w pierwszym budynku najemcy, którzy na rynku zastanawiali się, w jaki sposób jakby rozpocząć działalność, w jaki sposób w tym kryzysie dać możliwość rozwoju struktur firmy, znaleźli formę inkubatora, którą wymyśliliśmy, czy też zaproponowaliśmy naszym partnerom, która daje właśnie możliwość wzrostu, rozwoju od zaledwie jednego biurka do 30-50 w zależności od potrzeb, a docelowej realizacji swojego właśnie wymarzonego biura w myśl filozofii Agile i Activity-Based Workplace w drugim budynku KTW 2. Daje nam to po prostu gwarancję, rzetelność naszych zobowiązań. Dużą część swoich działań skupiają Państwo z kolei na propagowaniu zdrowego trybu życia wśród pracowników oraz trendach work-life balance i well-being. Proszę nam opowiedzieć, jak dbają Państwo o well-being w Waszych biurowcach. To chyba wynika z DNA naszej firmy. TDJ to rodzinna firma inwestycyjna, która od ponad 50 lat już funkcjonuje na rynku. My, podejmując działania inwestycyjne, wiedzieliśmy, że ta lokalizacja, czyli Aleja Roździńskiego 1, KTW w sąsiedztwie Spodka, Międzynarodowego Centrum Kongresowego Filharmonii NOSP, Nowego Muzeum Śląskiego, zasługuje na wyjątkowe podejście i na stworzenie nie tylko metrów kwadratowych do wynajęcia, tylko pewnej społeczności. Zatem uruchomiliśmy w porozumieniu z pracodawcami tak zwany budżet partycypacyjny najemców, w którym pytamy bezpośrednio pracowników, jakie działania mamy podejmować, jakie działania są rekomendowane do właśnie wdrożenia ze strony inwestora. I tak już w roku 2018-2019 udało nam się tutaj wyłonić zwycięzców, czyli słodkie piątki, owocowe poniedziałki, zielone KTW oraz w minionym roku chcieliśmy stworzyć strefę relaksu przed biurowcami KTW, co niestety uniemożliwiła nam pandemia COVID. Dlatego też ten pomysł został przetransformowany w przestrzeń spotkań do wynajmu przez indywidualne osoby, właśnie tutaj pracowników KTW, jako KTW Meets. Zatem nasza filozofia well-beingu i work-life balansu odpowiada na realne potrzeby użytkowników, naszych najemców, naszych partnerów. Wolimy słuchać w dialogu, jakie są te potrzeby, i je realizować. Ostatnie już w takim razie pytanie. W tym roku obchodzą Państwo dziesięciolecie swojej działalności. Podczas tej dekady firma mocno się rozrosła, tak pod względem pracowników, jak i stworzonych przestrzeni. Czego życzyłby Pan firmie na kolejne 10 lat? Tak, dekada działalności to wyjątkowy czas dla każdej firmy. Ja myślę, że w TDJ Estate to wyśmienity rozwój, ponad 10-krotny wzrost zatrudnienia, 9 projektów mieszkaniowych, 2 projekty land development i ponad 62 tysiące metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Cóż można życzyć
być takiej firmie na kolejne dziesięciolecia? Na pewno stabilnego rozwoju, stabilności rynku, która też będzie gwarantowała powodzenie kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych, dobrej jakości projektów wkomponowanych w daną urbanistykę miasta, no i zrównoważonego podejścia właśnie do środowiska, do ekologii, do potrzeb użytkowników, tak aby tworzone projekty dobrze wpisywały się w tkankę miejską i były jej wizytówką na długie, długie lata. W takim razie ja też życzę prężnego i stabilnego rozwoju, oczywiście w duchu well-being. Dziękuję ślicznie. Moim i Państwa gościem był pan Kamil Krępa, dyrektor do spraw komercjalizacji w firmie TDJ Estate. Panie Kamilu, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do oglądania naszych kolejnych wywiadów. Do widzenia Państwu.